Kolejną rzeczą są cechy życia Bożego. Mamy je opisane w pierwszym liście Jana, 2 rozdział od 3 do 11 wersetu. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w nas, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Pierwsza część listu zajmuje się życiem wiecznym, objawionym doskonale w Chrystusie, żyjącym na ziemi. Życie to umożliwia temu, kto je ma, aby cieszył się społecznością z osobami Boga, a co za tym idzie, aby zakosztował pełni radości. Pierwsza część listu zajmuje się życiem wiecznym, objawionym doskonale w Chrystusie, żyjącym na ziemi. Życie to umożliwia temu, kto je ma, aby cieszył się społecznością z osobami Boga, a co za tym idzie, aby kosztował i zakosztował pełni radości. W drugiej części listu apostoł zajmuje się dwiema głównymi cechami Bożego życia, które ujawnia się tu na ziemi. Są to posłuszeństwo względem Boga i miłości do braci. Przejawianie tych dwóch cech lub odwrotnie brak ich odzwierciedlania w praktycznym życiu jest sprawdzianem tego, czy wyznanie osoby twierdzącej, że zna Chrystusa, trwa w nim i że chodzi w światłości, jest prawdziwe, czy pozbawione autentyzmu i martwe. Przebywanie w świetle pełnego objawienia Boga i posiadanie społeczności z Nim jest jednoznaczne z poznaniem Boga. Prawdziwa znajomość Boga będzie prowadziła do uznania Jego suwerenności i rozpoznania miejsca, jakie należy się nam jako Jego stworzeniu. Miejsca w podporządkowaniu się Jemu. Jesteśmy zależni od Boga, a zależność ta wyraża się w uległości i posłuszeństwie wobec Niego. Jeżeli mówimy, że znamy Boga, a kroczymy w nieposłuszeństwie wobec Jego woli, nasze wyznanie nie ma żadnej wartości i nie ma w nas prawdy. W wersecie 5 tego 2 rozdziału 1 listu Jana widzimy, że w tym, który przestrzega Słowa Bożego, miłość Boża doszła do doskonałości. Pan Jezus jako człowiek żył w doskonałej uległości i posłuszeństwie wobec woli Ojca. Wola Ojca leżała u podstaw każdego Jego czynu i słowa. Stanowiła Jego motywację oraz wyznaczała każdy krok na Jego drodze. On mógł powiedzieć, ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba, jak mówi to Ewangelia Jana, 8 rozdział, 29 werset. To pozwoliło mu dogłębnie i na dogłębne poznanie, dogłębnie poznać i doświadczyć miłości Ojca. Tak więc dobrze wiedział, o czym mówi, gdy zwrócił się do swoich uczniów ze słowami: jeżeli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Tak mówi m.in. Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset 10. Jeśli zatem mówimy, że w Nim trwamy i pozostając rzeczywiście pod Jego wpływem cieszymy się społecznością z Ojcem, to nieodłącznym tego skutkiem będzie to, że będziemy postępowali jak Chrystus,
Co za tym idzie, doznamy błogości, błogiej miłości Ojca, którą On się nieustannie radował jako wierzący na tej ziemi. Nie możemy być jak On, gdyż On był bez grzechu, ale posiadamy przywilej, by postępować, jak On postępował. Chrystus nie szukał swej własnej przyjemności, lecz zawsze czynił to, co było miłe Jego Ojcu. Nie zapominajmy, że zostaliśmy przeznaczeni do posłuszeństwa Chrystusowego oraz do postępowania, które podoba się Bogu. Tak czytamy m.in. w pierwszym liście Piotra, drugi werset pierwszego rozdziału oraz pierwszym Tesaloniczan, czwarty rozdział, pierwszy werset. W siódmym wersecie pierwszego listu Jana, drugi rozdział, czytamy o tym zagadnieniu, które można by streścić w ten sposób, że to, o czym apostoł pisze do wierzących, nie jest tu nowym przykazaniem, lecz słowem, o którym słyszeli od początku. Przecież pisze o życiu naznaczonym posłuszeństwem i miłością. Życiu, które w absolutnej doskonałości znalazło swój wyraz w Chrystusie. Gdyby mówił, że pisze coś nowego o tym życiu, twierdziłby, że posiada światło poza tym, co zostało już objawione w doskonały sposób w Chrystusie. Czymś zupełnie natomiast nowym jest ów wzniosły i niepojęty fakt, że życie, które znalazło swój doskonały wyraz w Chrystusie, zostało udzielone wierzącym. To dlatego apostoł może napisać, które jest prawdziwe w nim i w was. Dla człowieka wierzącego możliwe jest odzwierciedlanie życia wiecznego, które objawił Chrystus w społeczności z osobami bóstwa. Skoro Bóg został objawiony, ciemność i niewiedza co do Boga, które charakteryzowały dotychczas świat, przemijają, gdy wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem u swoich skrzydeł, jak czytamy w Księdze Malachiacza, 3 rozdział, 20 werset. To znaczy, gdy przyjdzie Chrystus, by ustanowić nowe przymierze, ustanowić tysiącletnie królestwo. Cały świat znajdzie się w światłości. Wszyscy będą znali Pana. Tak czytamy m.in. w Księdze Izajasza, 60 rozdział oraz w Habakuka, 2 rozdział, 14 werset. Wtedy ciemność przeminie całkowicie. Niemniej jednak ciemność ustępuje już dzisiaj. Ludzie wyłaniają się z mroku judaizmu i pogaństwa i wchodzą w sferę światła objawienia Boga w chrześcijaństwie. Apostoł mówi dotychczas o posłuszeństwie jako o jednym z dwóch zasadniczych testów prawdziwości wyznania, że się zna Boga i przebywa w świetle. Teraz, jeśli popatrzymy na werset 9 i 10 drugiego rozdziału pierwszego listu Jana, zauważymy, że nazywa miłość drugą cechą tych, którzy prawdziwie są w światłości. Co za tym idzie? Ten, który nienawidzi swojego brata, znajduje się w ciemności i nieznajomości Boga. Niezależnie od tego, jak bardzo gorliwie upiera się przy tym, że posiada życie i jest w światłości. Natomiast ten, kto miłuje swojego brata, znajduje się w świetle i nie będzie czynił czegoś, co przyprowadziłoby go, co przywiodłoby jego brata do upadku. I Żyd na przykład twierdził, że ma znajomość Boga, a zatem jest w światłości. A jednak nienawidził chrześcijan i prześladował ich. Tym samym dowodził, że nie znajdował się w światłości Boga objawionego w Chrystusie. Ktoś taki jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Nie chodzi tu o kogoś, kto przejściowo może znaleźć się w praktycznym stanie zaślepienia, co może zdarzyć się w przypadku prawdziwego chrześcijanina, który żywi gorzkie uczucia względem na przykład swojego brata. Tu chodzi o kogoś, kto jest w ciemności, to jest w systemie, w którym
nie ma objawienia Boga. Ciemność oznacza brak objawienia Boga i jest wyrażeniem, które używane jest w przeciwieństwie do światłości, która oznacza objawienie Boga. We fragmencie tym znajdujemy zatem główne cechy życia wiecznego. Są nimi posłuszeństwo i miłość. Co więcej, rozważany przez nas fragment pokazuje jasno, że jeżeli posiadamy życie Chrystusowe i żyjemy w Jego mocy, to będzie to miało praktyczne konsekwencje. Po pierwsze, zostaniemy wprowadzeni w znajomość Boga, będziemy znać Go. Tak mówi 3 i 4 werset. Znając Ojca, będziemy kroczyli w posłuszeństwie wobec Jego woli. Tak mówi 3 i 4 werset. Przestrzegając Jego przykazań, zostaniemy utwierdzeni w Jego miłości, to mówi werset 5. Krocząc w posłuszeństwie i miłości Bożej, będziemy postępowali, jak Chrystus postępował na tej ziemi, to mówi werset 6. I postępując jak Chrystus, jako dzieci Boże, będziemy miłowali siebie nawzajem, co mówi nam werset 10.